Ale szybko dzisiaj strzeliliśmy bramkę, dobrze weszliśmy w mecz, później nawet ty jeszcze miałeś sytuację po rzucie rożnym, ale później jakby coś się zacięło w tej maszynie. To prawda, mecz się super na nas ułożył, szybko strzelona bramka po ładnej akcji. No ale później mieliśmy ten zły moment, że daliśmy się puszczy napędzić zupełnie niepotrzebnie. Trzeba to przeanalizować, pewnie jutro będzie analiza i dowiemy się, gdzie była przyczyna. Wiedzieliśmy, że puszcza bazuje na stałych fragmentach, są bardzo groźni i właśnie po stałym fragmencie nam jedną bramkę strzelili. No ale druga połowa to już nasza dominacja i mocno pracowaliśmy, żeby wygrać ten mecz. I no, trzeba sobie powiedzieć, straciliśmy się dwa punkty. Tak, bo takie mecze trzeba wygrywać, grając o najwyższe cele. No właśnie mówisz o drugiej połowie, o tym, że zdominowaliście przeciwnika. Ty jako obrońca praktycznie większą część tej połowy spędziłeś na części, na połówce puszczy. To świadczy o tym, jak bardzo Podbeskidzie dominowało w tej części gry. No tak, ale trzeba było być bardzo czujnym na kontry puszczy, żeby ten tuł zabezpieczyć. No i tak puszcza grała nisko, więc musieliśmy tak grać tak wysoko i... No i mówię, dominowaliśmy, ale no szkoda, że nie udało się tego wygrać. Ten mecz przypomina mi ostatni mecz, który Podbeskidzie przegrało na własnym stadionie z Jastrzębiem. Tam również rywal był bardzo, bardzo taki niewygodny, bardzo nieprzyjemnie grał w piłkę, a Podbeskidzie nie potrafiło przełamać jego takiej zmasowanej defensywy. Powiem szczerze, że właśnie w takich momentach, tak jak Sopot teraz strzelił bramkę, to już myślałem, że pójdziemy za ciosem. Że często właśnie po takich bramkach jest taki dodatkowy jeszcze impuls i no, bardzo żałujemy tego, że nie strzeliśmy tej trzeciej. No właśnie, może trochę brakło czasu, tak? Szkoda, że tak późno Mateusz strzelił tą bramkę, bo rzeczywiście widać było, że się rozpędzacie i może jeszcze troszkę brakowało, ale ta trzecia bramka również wisiała w powietrzu. Brakowało czasu, no może tak, ale no... Nasza pierwsza połowa pozostała wiele do życzenia i te dwie stracone bramki, bo był moment, który po prostu przespaliśmy. Jak teraz szybko przestawicie się po tych dwóch meczach zremisowanych na kolejny mecz w Tychach? Czy to jest już szybki reset i od dzisiaj tylko Tychy? To jest fajna sprawa, bo mecze są co chwilę. I jeszcze po takim meczu jak dzisiaj, to jeszcze ta motywacja jest jeszcze większa, żeby wygrać kolejny mecz. Także analizujemy, zostawiamy to, co było dobre, zapominamy i poprawiamy te błędy, które były dzisiaj i jedziemy dalej po zwycięstwo do Tychów. Tego ci bardzo życzę. Dziękuję. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.